Szanowni Państwo, czy potrzeba czegoś więcej niż to, czego byliśmy teraz świadkiem, a więc ogromnych owacji, owacji na stojąco dla mistrza Polski w koszykówce męskiej. Właściwie można by było teraz wymieniać liczbę zdobytych punktów, sukcesy, ale czy to jest w tej chwili ważne? Nie. Najważniejsze jest to, że jesteście dzisiaj z nami, że mamy okazję się z wami dzisiaj spotkać, a przede wszystkim, że jesteście złotymi rottweilerami. I za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Pozwolą państwo, że oddam teraz głos pani prezes Anvil S.A., pani Agnieszce Żyro. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja dosłownie kilkoma słowami chciałabym państwa serdecznie powitać, podziękować za to, że jesteście, że przysparzacie nam tyle emocji i dzięki wam możemy świętować takie wspaniałą uroczystość, jakim jest zdobycie Mistrzostwa Polski w koszykówce. Szanowni państwo, w imieniu całego zarządu i wszystkich tutaj zebranych pracowników, na ręce pana prezesa, pana przewodniczącego i pana trenera chcielibyśmy złożyć bardzo, bardzo gorące słowa podziękowania. Gratulujemy, jesteśmy z was dumni, prosimy o więcej. Szanowni państwo, ja myślę tak, emocje towarzyszą nam wszystkim. Ja tylko chciałabym symbolicznie podziękować jeszcze raz, złożyć gratulacje, ponieważ zawodnicy na parkiecie przysparzają nam emocji, ale bez państwa, bez wsparcia, bez pana prezesa, pana przewodniczącego, pana trenera i całego sztabu, to by się nie udało. Także jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Szanowni państwo, pozwolę sobie wręczyć tak symbolicznie pani Ogo, mamy? O, pani Agato, tak. Symbolicznie bardzo duże. Szanowni państwo, to jest pewien symbol, który myślę, że będzie stanowił świetny wstęp do naszych negocjacji, ponieważ jak wszyscy wiemy, umowa sponsoringowa nam się kończy. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia negocjacji, także dla państwa i dla nas jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanowni państwo, my zostawiamy najważniejsze osoby w dniu dzisiejszym, tutaj, podczas tego spotkania, w państwa rękach. Prosimy nie krępować się i zadawać mnóstwo pytań naszym mistrzom. To jest wasze święto, święto koszykówki, święto Anvilu, święto Włocławka. Jeszcze raz gratulacje, wszystkiego dobrego i prosimy i życzymy więcej sukcesów. Szanowni państwo, ponieważ mamy naprawdę unikalną możliwość, aby... Siadajcie, tak, zapraszamy do zajęcia miejsc. Ponieważ mamy naprawdę unikalną możliwość, żeby zapytać o wszystkie kwestie, które nas... Oczywiście, zaraz przekażę panu prezesowi. O wszystkie kwestie, które nurtują nas w związku z sezonem, który był niezwykle emocjonującym i tak jak prezes Lewandowski powiedział, z piekła do nieba, dobrze, że nie z powrotem. Dlatego zanim poproszę o pierwsze pytania z sali, to panie prezesie, proszę nam opowiedzieć trochę o tej strasznej drodze, którą przeżywaliśmy wspólnie. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chcę pani prezes i wszystkim państwu podziękować za obecność tutaj z nami. Tak naprawdę cała nasza praca jest dla was i dzięki wam tak naprawdę. Rzeczywiście to jest 10 co najmniej miesięcy, a tak naprawdę 12, bo cały rok pracujemy i wbrew pozorom to nie jest tak, że zdobyliśmy kilka dni temu złote medale, a teraz wybieramy się na wakacje. Jest mnóstwo pracy, którą musimy już zaczynać wykonywać, żeby grać w przyszłym sezonie. Natomiast ten jest za nami. Myślę, że sporo dobrych, historycznych momentów się wydarzyło. Jesteśmy mistrzem Polski po 15 latach.
Myślę, że świetna seria playoffowa, runda zasadnicza, drugi rok z rzędu zakończona na pierwszym miejscu, no czego się więcej. Właśnie do kompletu trofeów brakuje nam tylko z tego sezonu Pucharu Polski. Myślę, że w przyszłym sezonie, jestem przekonany, że ten najmilsi z nami zostanie, będziemy walczyli również i o Puchar Polski. Tak jak powiedziałem, zaczynamy już pracę nad nowym sezonem, ale wszyscy świętujemy jeszcze ten sezon, który się przed chwilą zakończył i właśnie korzystając z tej okazji pozwoliłem sobie przywieźć bardzo ważne, myślę, drobiazgi i w tym momencie pozwolę sobie wręczyć pani prezes złoty medal. Ja pozwolę sobie, bardzo dziękuję panu prezesowi i państwu za wręczenie tego medalu na moje ręce, ale to jest medal dla państwa. Tak? Dla państwa wszystkich, którzy jesteście wiernymi kibicami, na dobre i na złe. Ja do tej drużyny dołączyłam, jest mi niezmiernie miło, także bardzo dziękuję. Rzeczywiście, tak jak pani prezes przed chwilą zaznaczyła, są to złote medale, które wręczamy symbolicznie tak naprawdę wszystkim państwu. I korzystając z tej okazji, widzę, że nie ma dzisiaj pana prezesa Kleszy. Natomiast są jeszcze dwie osoby, które bardzo chciałbym mocno wyróżnić i przy tej dzisiejszej okazji, z którymi jako klub koszykówki pracujemy już od wielu miesięcy. I również symbolicznie te medale wręczyć pani Oldze Wieszczek i pani Małgorzacie Belec. Ja w tym miejscu jeszcze raz bardzo państwu dziękuję za to, że jesteście z nami, że dzięki wam i razem z wami mogliśmy po 15 latach wrócić na tron mistrza Polski. Tak jak powiedziałem, zaczęliśmy pracę nad nowym sezonem. Mam nadzieję, że będzie co najmniej tak dobry jak ten. Dziękuję bardzo. Ja się teraz czuję jak złota medalistka. Pozwolicie, że sprawdzę, czy naprawdę to jest... No właśnie to chcę zrobić. Dobry stop. Mam w takim razie pierwsze pytanie, żeby zachęcić naszą publiczność, to ja zapytam, będę drążyć temat. Bo bardzo mi się podobał wywiad prezesa Lewandowskiego o tej drodze z piekła do nieba. Panie prezesie, co się czuję, kiedy ten medal jest na wyciągnięcie ręki, prawie się go już czuje, ciężar na szyi, a tymczasem no, fortuna okazuje się tym razem nie sprzyjać. Jakie towarzyszyły panu emocje i jak pan sobie radził z nimi? Waleriana? Coś mocniejszego? Rzeczywiście tych emocji było mnóstwo i ja rozumiem, że jakby odnosimy się też do tego, co wydarzyło się w zeszłym sezonie. Natomiast ja pracuję, proszę państwa, 20 lat w zawodzie. Od najzwyklejszych rzeczy, które wykonywałem na początku swojej drogi. Dzisiaj jestem prezesem zarządu. To nie jest tak, że od razu urodziłem się prezesem, proszę mi wierzyć. I wiem, ile wszyscy tak naprawdę w klubie wykonaliśmy pracy zarówno w zeszłym sezonie, w poprzednich latach, również w tym sezonie. I rzeczywiście czasami jest tak, że nie potrafimy nawet powstrzymać też, no my też jesteśmy ludźmi, trener, my pracownicy klubu. I zdarzają się momenty trudne, tak jak choćby w zeszłym sezonie wykonaliśmy mnóstwo, uważam, dobrej pracy. Tak się to koło fortuny właśnie zakręciło, że sezon zakończył się, jak się zakończył. W tym sezonie tych emocji było mnóstwo, emocji dobrych. Myślę sobie, że każdy kolejny gdzieś tam w przyszłości potencjalny nasz przeciwnik o dużej mocy sportowej, myślę o mistrzach Polski, będzie miał stres grając z Anwilem, dlatego że przypomnę, że odwołaliśmy 18 Śląskowi. Jak państwo na pewno pamiętają, w roku 2013 zakończyliśmy hegemonię Prokomu. No i w tym sezonie, po uważam bardzo dobrej serii półfinałowej, zakończyliśmy hegemonię Stelmetu.
teraz Anglii jest mistrzem i oby to Anglii był hegemonem. Rzeczywiście można tak powiedzieć, że z piekła do nieba, chociaż to piekło też nie było takie do końca straszne, dlatego że w zeszłych sezonach wydarzyło się mnóstwo dobrych rzeczy. Przecież też byliśmy na pierwszym miejscu po rundzie zasadniczej. Pobiliśmy w ostatnich 3 latach przy udziale trenera Milicicia cały szereg klubowych rekordów. Wygrana we własnej hali, wygrane mecze z rzędu itd., itd. A najważniejsze jest jedno. Najważniejsze jest to, że mamy najlepszą frekwencję w Polsce, jeśli chodzi o kibiców. Średnia z sezonu 3200 osób. Teraz po tych trybunach, które dostawiliśmy, ta średnia wzrośnie. Na pewno będziemy o tym informowali również oficjalnie. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Te emocje, które dają Państwo nam. Nasza praca bez Was tak naprawdę nie ma żadnego sensu. I tych 3200, czy w zasadzie 3500 widzów, plus wszyscy ci, którzy, nie wiem, witali nas po powrocie z Ostrowa Wielkopolskiego, pewnie Państwo byli, albo chociaż część z Państwa była, widzieliście, byliście uczestnikami tego, co się działo. Rzecz wielka, niesamowita i w polskiej koszykówce dawno nie widziana. Na moją ocenę 4 do 5 tysięcy ludzi, race, radość, szampany, wszystko to, co się działo. Następnego dnia uważam wielkie wydarzenie w całym mieście, ten nasz przejazd autobusem. Przyznaję, myśmy z Igorem byli na przodzie tego autobusu, wzruszające sekwencje, mnóstwo ludzi, niesamowite rzeczy. Porównywaliśmy to po drodze do tego, co się dzieje, jak Real Madryt wygrywa mistrzostwo i co się dzieje wtedy w Madrycie. I rzeczywiście tak jest. To jest wszystko dla Państwa, nasza ciężka praca. Czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. Czasami tej walerianu rzeczywiście najlepiej do żyły nie trzeba zajrzeć, żeby w spokoju robić swoją robotę. No ale potem są takie chwile i po to to robimy. No dobrze, to teraz będzie pytanie z kategorii trudnych. Teraz tutaj siedzimy, bijemy brawo. Bardzo się cieszymy, ale był taki moment w ubiegłym roku, że miłość kibiców nie była aż tak wielka, panie trenerze. Nieprawda. Nie mówimy o pracownikach Anwilu, którzy zawsze, w każdym momencie wspierają naszą drużynę. Panie trenerze, jak pan wówczas poradził sobie z tymi emocjami, które z pewnością były dalekie od tych, które dzisiaj możemy odczuwać? Jest bardzo cienka linia między sukcesem a tragedią sportową. Bardzo, bardzo cienka linia, to jest parę sekund, jeden rzut, który jest 2 cm dłuższy lub krótszy. I o ile kibic ma prawo w ten sposób reagować, też my jako sportowcy i zawodowcy musimy wiedzieć, na czym polega ta różnica. I trzeba się liczyć z takimi reakcjami kibiców. Po zeszłym sezonie, ten zeszły sezon i cała ta lawina, która się później rozkręciła, nie uważam, że to była taka realna opinia ludzi, którzy przychodzą na halę, ludzi, którzy kochają Anwil, bo to była bardziej reakcja tych, co siedzą za komputerem i są mądrolińscy, obojętnie jak. Także to też miałem świadomość taką, przynajmniej sobie w głowie tak to ułożyłem. Każda porażka nas robi mocniejszym, to przykład jest 100% zeszły sezon. Ten sezon mnie osobiście wzmocnił o przekonaniu, że ciężką pracą się da i musi prędzej czy później dojść do celu. Ten zeszły sezon mi dał taką siłę w tym sezonie, że wiedzę, że nawet jak się nie uda w tym roku, co będzie, żyjemy wszyscy, daj Bóg nam zdrowia i walkę chęci, żeby to wszystko odwrócić los. Także ta porażka, tak naprawdę, co wszyscy mówią, że zwiększyła stres tutaj, ona mi osobiście zmniejszyła mocno stres na ten sezon. I myślę, że to nam dało dodatkową jakość i siłę w trudnych momentach tego sezonu. Dziękuję. Mam nadzieję, że teraz będzie ten moment, w którym wszyscy będziecie chcieli zadać pytania. Więc oddaję Wam głos. Będę podawać mikrofon, żeby lepiej było słychać.
No to w takim razie, o, panie proszę bardzo. Ja mam pierwsze pytanie, co jest ważniejsze dla pana? Doświadczył pan byciem zawodnikiem jako mistrzem i trenerem. Co jest fajniejsze? Fajniejsze jest jako trener, zdecydowanie. Dużo większe emocje są jako teraz, jako trener. Dużo większa odpowiedzialność. Więcej się celebrowało jako zawodnik. Bo ta impreza trwała parę ładnych dni. Ale jako trener czuję olbrzymą satysfakcję, dużo większą niż wtedy. Wtedy byłem szczęśliwy, zadowolony. Ale tutaj świadomość, że uszczęśliwiłem sponsorów, kibiców, całe miasto jest dużo większa i dlatego ten ogrom szczęścia jest dużo większy. Kłaniam się nisko teraz najlepszemu trenerowi. No to może ja tak do mikrofonu się tak. Bo pan teraz wspomniał, że pracujecie już nad nowym sezonem. Jak wiadomo, nie wszyscy zawodnicy mają aktualne kontrakty i chciałam się zapytać, czy wszyscy z nami zostaną, a jeżeli nie wiadomo, to kiedy poznamy skład drużyny na kolejny sezon? Jarek zostaje. Tak, rzeczywiście Jarek ma kontrakt jeszcze na przyszły sezon. Czy wszyscy zostaną? No, ja nie przypominam sobie takiego zespołu i takiego sezonu, żeby całość ekipy została. Podobno są też takie teorie, że to jest nie do końca dobre. Tak czy owak, rzeczywiście kilku chłopaków ma kontrakty. Jarek Zyskowski, Josip Sobin, Misiek Nowakowski. Co dalej? Pewnie będziemy negocjowali. Oczywiście wiedzą Państwo z pewnością lepiej ode mnie, że jest ten nieszczęsny przepis o tak zwanym Polaku, czyli zawodniku miejscowym. Rzeczywiście kluczowa w tej chwili dla nas sprawa to jest to, że przy dość wąskim rynku graczy z polskim paszportem musimy, powiedzmy sobie, zabezpieczyć się w nowe umowy z zawodnikami polskimi. Najpierw oczywiście musimy wiedzieć, jakim będziemy dysponowali budżetem, co możemy tym graczom zaproponować. Wydaje pani o terminy, w zasadzie już zaczynają się rozmowy, natomiast kiedy on przyniosą skutek, no musimy zachować pewną kolej rzeczy. Najważniejsze jest oczywiście Anglesa, ale tutaj nie ma żadnej dyskusji. Bez państwa wsparcia, bez nowej umowy, bez wiedzy na temat budżetu, na temat tego, czy będziemy grali w pucharach europejskich, czy nie, w zasadzie rozmowy z zawodnikami są rzeczą w tej chwili drugoplanową. Ostateczny termin. Sytuacja w pucharach jest następująca. Są dwie organizacje w Europie, które prowadzą rozgrywki pucharów europejskich. To jest Euroliga i to jest FIBA. Euroliga prowadzi rozgrywki w dwóch pucharach, czyli w Eurolidze. Tam oczywiście nie mamy szans występować, bo to jest tylko na zaproszenie i to są koszmarnie bogate kluby. I w Eurocupie. Myśmy dostali propozycję złożenia aplikacji, to co nie oznacza automatycznego prawa do gry, ale dostaliśmy takie nazwijmy zaproszenie. Jednocześnie w zeszłym tygodniu był we Wrocławku pan Dejan Lukić, to jest szef działu sportu w FIBie. Zaproponował również warunki udziału w rozgrywkach Basketball Champions League, to jest najważniejszy puchar europejski prowadzony przez FIBE. Podpowiadam, że w tym sezonie grał Stelmet i grała Rosa w tych rozgrywkach. Do tego FIBA ma jeszcze drugi puchar o troszeczkę mniejszym znaczeniu. Sytuacja jest taka, że FIBA z uwagi na punkty rankingowe, które Polska zdobywa, zaproponowała, by mistrz Polski miał automatyczne prawo do rozgrywek w fazie grupowej, a wicemistrz w eliminacjach do tego pucharu. W tej chwili rzeczywiście FIBA proponuje bardzo dobre warunki poziomu współpracy i to nie jest wcale tak, że jak niektórzy proponują takie teorie, że to jest nie wiem, trzecia liga europejska, to absolutnie nieprawda. W FIBie, w Basketball Champions League w zeszłym sezonie grało 21 mistrzów krajowych, jeśli dobrze pamiętam, 6 wicemistrzów, czyli to nie jest tak, że grają sobie jakieś tam podrzędne klubiki przy całym szacunku z Kosowa, Albanii albo ze Szkocji. Tylko to są poważne kluby z poważnymi budżetami i myślę, że w tym poważnym, bardzo bym sobie życzył i mam nadzieję, że tak będzie, w tym poważnym gronie zaistnieje Anglii. Co więcej, proszę mi wierzyć, że władze FIBy z siedzibą w Genewie bardzo, bardzo dobrze wspominają i bardzo dobrze pamiętają o Anglii Włocławek. To jest marka w Europie raz na zawsze ugruntowaną pozycją. Rzeczywiście w ostatnich latach nie graliśmy, ale to nie oznacza, że o nas nie wiedzą, nie pamiętają. Lukić podkreślał, że bardzo by sobie życzyli, żeby on był w rozgrywkach europejskich. Dosłownie dzisiaj
chyba z godzinę temu przyszedł mail z FIBY. Ostateczny termin złożenia aplikacji to jest 22 czerwca. Do 22 czerwca musimy złożyć dokumenty rejestracyjne i w związku z tym wziąć udział w rozgrywkach basketball Champions League. W tym pucharze chcę wygrać. Ja pozwolę sobie na dwa pytania. Pierwszy skieruję do trenera Wilkicza. Szczerze mówiąc, miał przyjemność zgłosić najlepszego rozgrywającego na Białorusi. Powiedzieć, że pańskie ambicje, czy ta ambicja panu przeszkadza, czy pomaga? Myślę, że z ambicji każdego z nas wychodzi wszystko. Determinacja, pasja, chęć do zrobienia czegoś, czego sobie życzymy. A, że stawiam wysokie cele, to trzeba dążyć do szczytu. A teraz mam pytanie do Jarosława Zyskowskiego. W pewnym momencie na całej hali, czyli na tym parkiecie w hali mistrzów, występowało dwóch Zyskowskich, dwóch Jarosławów. Co ojciec panu powiedział po sukcesie mistrza Polski? No, na pewno był niesamowicie dumny. Coś mogę więcej powiedzieć. No też śmieliśmy się później w domu, że powiedział, że nigdy by nie przypuszczał jeszcze za czasów, jak oczywiście grał w Śląsku Wrocław, że będzie pokaz szczęścia, ciesząc się ze zwycięstwami. Naprawdę, no niesamowicie dumny, także niesamowite chwile radości. A co daje panu teraz powołanie do kadry narodowej? Majka Taylor. No już się też byłem powoływany, także... Nic. Ale teraz to pan powołany jako mistrz Polski. No to pojadę na zgrupowanie jako mistrz, to się zgadza. Ale no, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się trafię do 12. To jest mój cel. Czy to nie było więcej pytań? No nie wiem. Pytanie do Iwana. Czy pogodził się z Dawsonem? I don't pay attention to it. I just, we won championship, so that's what matters. That's what we wish for, but you know, sometimes you start and you try to feel the game and it's not there, but you just gotta stay strong, stay with the mentality that it will come, and that's what the whole game was telling, just try to stay focused, and I knew that at one point it will come, so when it started hitting, I think Flores asked me after my first shot, he's like, oh, so you're gonna shoot like that? I was like, yeah, I'm not gonna miss anymore, and then after that, it was on the whole 5 minutes, and he got out, and then we just kept rolling as a team, and that was part of it. Przetłumaczyć, czy nie trzeba? Więc króciutko, Iwan określił, że taka jest po prostu koszykówka. Nie zawsze jest tak, że te rzuty padają do kosza tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, tak jakbyśmy sobie wszyscy życzyli. Natomiast na tym koszykówka polega, żeby przełamywać te momenty słabsze. I to, że piłka nie pada do kosza na początku, nie znaczy, że nie będzie padać cały mecz. Tak też było w przypadku tego półfinału. Iwan jest na tyle dobrym zawodnikiem, świadomym swojej wartości i umiejętności, że wiedział, że te rzuty prędzej czy później one będą padać do kosza. I przytoczył sytuację, kiedy jeden z zawodników z Cermetu, Florence, zapytał go, to co, będziesz tak cały czas nie trafiał? No oczywiście, że tak nie będzie. I rzeczywiście ta końcówka była w wykonaniu naszego zawodnika i całego zespołu bardzo mocna.
No i tak podobno Hosley zamordował Stenę. Przetłumaczysz to Iwanowi? The whole team because Salmon, Hosley didn't play alone, so we got players throughout the whole game that kept us in game, so everybody made shots, everybody made defensive stops. Ultimately, Hosley played a good game too, and he was the MVP of that game. He played a good game, but one player cannot kill one team. I hope you know that. the whole team played its part in defense and in parts that don't appear in the stats. I think what was good with Stomach game is that even though we're playing bad throughout the whole game, we stay composed and we try to stay in the game the most possible. And in the end, when we made that run, we were very focused and very disciplined in what we were doing. Ja tylko chciałem nawiązać do komentatorów Polsatu, którzy tak bardzo skomentowali. Tak, tak, komentatorzy tak powiedzieli, że życie. Ja króciutko przetłumaczę. No. Iwan, ma nadzieję, że pan wie, że to nie tylko Quinton Hosley zamordował Sternet, ale cała drużyna Anvilu zagrała na tyle skutecznie, była na tyle cierpliwa, na tyle była razem przez całe to spotkanie, które nie układało się po naszej myśli, żeby mimo wszystko w tych kluczowych momentach zagrać skutecznie i tak też się stało. Także cała drużyna Quinton Hosley oczywiście był MVP tego spotkania, to też Iwan podkreślił. Ale cała drużyna wygrała tam ten mecz i weszła do finału. Jarek, powiedz, jakie są emocje po wygranym, po, jakby to powiedzieć, niszczeniu zespołu w ciągu 5 minut, który prowadził? Tak, jak mecz się skończył, to do końca nie wiedziałem, co się stało. Tylko spojrzałem na wynik i widziałem, że wygraliśmy 2 punktami. Nie, no oczywiście śmieję się, ale no, to co zrobiliśmy, tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów, myślę, że jeden z lepszych powrotów w historii polskiej koszykówki. Coś niesamowitego, no przez 30 parę minut faktycznie no, nie graliśmy do końca naszej koszykówki, w ataku te rzuty na mnie wpadały, ale to co zrobiliśmy w tych ostatnich 5 minutach, gdzie Stanley chyba rzucił tylko 2 punkty, a my mieliśmy run, nie wiem, 18 czy 20 chyba punktów z rzędu, no. Coś niesamowitego i naprawdę jestem po prostu dumny, że mogę być częścią tej drużyny. To było takie spontaniczne ze strony trenera, czy już kiedyś mieliście narysowane to, jak to robić? No tak jak trener powiedział na timeout, we wanna steals, tak? Mieliśmy postawić zonę, w sensie bronić agresywnie na całym boisku i próbować ich podwajać i przechwytywać piłki. No i to się udało i dzięki temu wróciliśmy do meczu i go wygraliśmy. Super, wykonujecie plan. Też tak myślę. A gdzie reszta zawodników? To już nie pytanie do mnie. Nie, połowa chłopaków już nie pojechała do domu. A wy? My jesteśmy tutaj. Nie wyjeżdżamy z Wrocławia. Czyli Iwan zostajesz? No właśnie. I wam pyta, czy dostanie jakieś mieszkanie i wyżywienie. W procesie nie miał? Do tej pory nie miał? Myślałem, że nie miał. Ja mam pytanie do zawodników. Nad jakimi aspektami gry tak osobiście powinniście się popracować? Każdy z osoby jak sam czuje. Just like every summer, I just go back home and I watch a lot of film, and then I will depict everything, and I pick like three days, and I watch a lot of film, and then I watch things that I did bad. I already know some things that I have to work on because I got injured 2 years ago, so mostly will be ball handling, some a lot of catch and shoot stuff, also some athleticism work,
I work a lot with the band, go to the beach, run, and, you know, could always get faster. And, you know, I don't know. And mostly it's just, I watch film the whole summer too, so I watch a lot of games that I play, so, and just try to get better on everything possible. Więc Iwan będzie chciał być po prostu lepszym zawodnikiem. Zawsze ma tak, że po zakończonym sezonie ogląda bardzo dużo materiału wideo z tego sezonu, który się właśnie zakończył, i nie inaczej będzie teraz. Wróci do domu, obejrzy kilkanaście, może kilkadziesiąt nagrań z tego sezonu, żeby zobaczyć, nad czym musi pracować. Wspomniał, że dwa lata temu miał kontuzję nadgarstka, i więc stąd będzie dużo uwagi poświęcał temu, żeby lepiej kozłować, ale to nie tylko temu. Także chce poprawić rzut, chce być szybszy, chce być bardziej atletyczny. Także ogólnie rozwojowo. No oczywiście, zawsze jest tak, że pracujemy nad czym, żeby coś poprawić. Nie ma tak, że już umiemy wszystko i nie musimy w wakacje nic nie robić. Ja podobnie do każdego sezonu przygotowuję się indywidualnie. Ostatnie wakacje ćwiczyłem dość dużo czasu z ojcem. W te wakacje na pewno je też przepracuję. Przede wszystkim chcę poprawić grę tyłem do kosza. Na pewno kozioł, penetrację też w lewą stronę, wykończenie z lewej strony. Cały czas ćwiczyć nad rzutem, oczywiście po koźle, bo z miejsca. Mówię, cały czas jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo moich mankamentów, nad którymi cały czas staram się też pracować i je poprawić, powiedzmy. Iwan właśnie powiedział, że lepiej trenował nad lewą ręką, a powiedziałem mu, że właśnie to powiedziałem. Szanowni Państwo, w takim razie czas na ostatnie dwa pytania. Iwan, Blisce i Kawo Wegdeńczy. Kawo Wegdeńczy. Tak więc myślę, że to jest na pewno duże wyróżnienie zdobyć Mistrzostwo Polski z takim zespołem jak Anglii. Jest to na pewno też spora dawka motywacji, żeby jeszcze więcej stawać się lepszym zawodnikiem. Każdego dnia próbować być najlepszą wersją samego siebie. Na pewno jest. Dla mnie wielkie wyróżnienie było 3 lata temu, jak trener pozwolił trenować z rywalami. A teraz jest taki... Nagroda za to 3 lata, widziałem, jak to jest wszystko od środka. Na pewno jest motywacja, ale chciałbym teraz w drugą stronę iść jako trener, także na pewno też od tej strony dużo się walczyłem od trenera Iwara, także na pewno fajnie.